Myślałem, że nakłamał, No to fajnie. że Ela się na mnie obraziła. Dobrze, to ja chciałam powiedzieć, że usuwam cię z grupy administratorskiej, Dobrze. bo screenujesz, kopiujesz, wynosisz informacje, kradniesz informacje z tajnej grupy. Tajnej grupy, rozumiesz, co to znaczy tajna grupa? Sekta. No tak. No. Beku. No dobrze, no trudno. Mam 6 administratorów i mamy własną grupę na Messengerze, tak? I nikt tam nie należy tylko i wyłącznie moim administratorze. A ty kurwa robisz screeny i rozsyłasz. Bo jakiego chuja pierdolonego to nikomu robisz? Nikomu nie rozesłałem, tylko Markowi, nie wysłałeś. Że jest samym, że nakłamał. Marek jest... Dobra, ja ci powiem. Marek jest chamem, że kurwa kłamie na mój temat. Rozumiesz, i rozsyła... co do ciebie mówię? Ja rozumiem. Co do ciebie mówię? Nie masz prawa wynosić nic z grupy. Wyrzucam cię z grupy, odbieram ci administratora. Rozumiesz to? Ale Ela, to bo nie jest dla nie mnie. Ma prawa, nikt nie ma prawa niczego kopiować, o czym rozmawiamy na grupie. Jest po prostu, jest tam buziaczek, ty, mruk, po prostu Natalia, Enzi, ja i siostra buziaczka i nikt nie ma prawa screenów i wynosić tego, co my piszemy. No nie ma, no. Ale się zesrała. Administrator to nie jest szczyt moich marzeń, a że Marek jest chamem i jest kłamcą. Dobrze, a ja ci to... wypierdala z tej gotówki. Nie, czy ryja, medalico. Marek jest chamem, kłamcą, manipuluje tobą. Z naszego Discorda. Rozumiem? No i mogę wypierdalać. Odbieram cię. Marek jest chamem, kłamcą i tyle. No. Ja mam takie zdanie. Screenuj, to ja piszę. Ja to ich screenuję. Marek jest kłamcą i tyle. No. A ty nie masz prawa wynosić, o czym rozmawiamy na grupie. Rozumiesz? Cześć, Ela. Dobrze, poczekaj, ja to zrobię. Zobaczę jeszcze raz. Nie masz screen. Prawa wynosić, złodzieju, o czym rozmawiamy na grupie, bo ja twoich wiadomości... Ale jakim złodzieju? Ale jakim złodzieju? Setki razy... Ja wysłałem mu ten sam screen. Cały czas piszesz jakieś głupoty na tej naszej grupie administratorskiej, która służy do zarządzania Discordem i YouTube. Pierdolisz po prostu po jakieś tam głupoty. Nigdy cię po prostu żadnego przyniosłam. Jakie głupoty? Napisałem, że Marek jest kłamcą i chamem. No to i tyle napisałem. Więc i tyle. I tyle. I Ela, znajdź sobie innego faceta, bo to jest idiota. A ja chciałam powiedzieć, że koniec. Marek to jest debil, znajdź sobie innego faceta, Ela. Dostajesz bana po prostu na... No i dobrze, nie interesuje mnie to. Administratorem. A powód jest taki, że bezczelnie zesklinowałeś, co dzisiaj pisałam na Discordzie, publikujesz w internecie, nie miałeś to do tego prawa. To nie jest powód. Ani jeden administrator nigdy nic nie wyniósł z grupy, tylko ty, złodzieju. To nie jest prawda. Ja ci mówiłem, żebyś kopła tego debila w dupę. Nigdy nic nie zesklinował. Nikt nigdy nic nie zesklinował. Kopnij tego chama w dupę i będziesz miał spokój. Janez jest czpunem. I wysyłasz dalej. Nie wysyłam nic. Wysyłasz, bo wysłałeś. Ja się na niego wkurwiłem, bo mnie oczerniał. A ja to mu to wysłałem mu screena, że mnie oczernia. To coś prywatnie, on zeskrinuje list i opublikuje. Wysłałem mu screena, że kłamie na mój temat. Pierdalaj po prostu. Ja się nie wypowiadam na temat tej dziwki, z którą się spotkałeś w Polsce. A co ona ci zrobiła? Odwal się od Marka. No, odwalę. Ja się od niego nie odwalę. Ty masz z nim problem, nie ja. Ty do mnie dzwonisz codziennie po 3 godziny o Marku gadać. Mówiłam frustracji, że się ma odwalić od Marka. Mówiłam Lilianu, że się ma odwalić od Marka. Mówiłam. Ale to ty do mnie dzwonisz codziennie o 3 godziny po Marku gadać, kurwa. To mówię ci, kopnij tego. Czekaj, wygniętaj te.
A ty myślisz, go w dupę, bo to jest idiota, kurwa, to jest kretyn. A ty myślisz, że ciebie to nie dotyczy, tobie też nie wolno się go czepiać, rozumiesz? Jeżeli mnie się to dotyczy, on mnie oczernia, to niech się ciągnie. Odwal się od niego. No to się od niego odwalę. Dla mnie to jest dupek i tyle. Znajdź sobie innego faceta, Ela, ja ci mówię serio. Ty jesteś, kurwa, dupkiem. Nie jestem dupkiem, bo ci mówię dobrze. Gdzie teraz, kurwa, pójdziesz? Na Kozłowo, jak ciebie już nikt nie chce. Nie pójdę na żaden serwer, bo dla mnie to nie jest szczyt życia być na Discordzie. Mam w dupie te Discordy, mam swoje życie normalne. Robisz streamy, kopiujesz, donosisz, nie ufam ci już. Nie zrobiłem. Kurwiłem się na Marka, że kurwa mnie oczernia, że na mnie nakłamał. Ale Jany, zrobiłeś, jesteś pijany i ściągałeś do nosa. Ela, ty też tak mówiłaś. Ela, a ile razy cię prosiłem, żebyś nie wysyłała czegoś i wysyłała? I też wysyłałaś rzeczy, które cię prosiłem. Zablokuję cię na grupie messengerskiej i kurwa skopiuję wszystko, co pisałeś przez ostatni rok. Będę się śmiała ze wszystkimi, jakie głupoty piszesz. Będziesz zadowolony? Nie. No to będzie o tobie świadczyło, jak zrobisz. Bo ja ci nie będę... Ale co zrobisz? Ja ci nie będę pod górkera. Lubię, ja cię... Chuj. Siema. Kopnij tego pedała w dupę, bo on jest pierdolnięty. Tyle ci powiem. On żadnej baby nie znajdzie, bo żadna do niego na wioskę nie przyjdzie i nie będzie patrzyła się, jak on chleje piwsko, kurwa. Dobra, ty znasz piwski piwski, bo z Elą chcę pogadać. Ela. Słuchaj, ja wsiądę w samochód, przyjadę do tego frakcjonalnego. Ela. Spokojnie, bez mowy. Ela, psychotropa. Ela, słuchaj, Ela. Mieliśmy robić koncert, ludzie czekają, a ty nie odbierasz. No bo ja... Ela, mieliśmy robić piosenkę razem wspólną. No, nie wiem, bo się awantura. Ja się, Ela, z tobą nie chciałem kłócić. Ja ci mówię, że Marek mnie wybudził. Marek mnie wybudził. Od kilku dni. Żadna... Ej, dobra, kurwa, chłopie. Żadna awantura. Marek mnie oczernia. Od kilku dni Marek mnie oczernia. Elka. Ela, słuchaj, Elu. 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 Tyle chciałam ci dać. Ela, pierdol te afery. Chodź. Elżuniu, pierdol te afery. Pierdol te afery, dawaj do mnie. Nie przebijesz się za chuja. Ja mam w dupie tego admina, Ela, ja ci pomagałem z czystej, bo cię lubiłem. Ale Pateczka, nie rób z siebie ofiary. Ela wie, co ma robić w życiu. Ja to mam w dupie. No właśnie. Dobrze, Jany, już nie pij i skurwaj. No już kurkaj, utkaj, ostatnie. O kurwa, tajemniczej Moniki, zamknij pizdę. Ela, dawaj na koncert, mamy koncert śpiewać, chodź, Elcia, chodź. Marek, dobra, to jest fiud i chcę powinieneś znaleźć lepszego faceta i tyle ci dobra, powiem. Dobra, posłuchajcie, chcę coś powiedzieć. Ja muszę sobie ćwiczyć, bo będę śpiewać Sing Sing u Psychotropa za chwilę, a jeszcze nie umiem tego śpiewać, to jest jedna rzecz. Druga, Janys jest zazdrosny o Marka i kurwa się po prostu pokłócił dzisiaj z nim i ze mną i nie wiem. Nie jestem zazdrosny, bo dwóch dni mnie oczernia. Wrzuciłem tego screena, bo mnie wkurzył i mu pokazałem, że mnie oczernia. Chciałem mu pokazać, że mnie oczernia. Ela, a ty też rzucaj screeny ile razy? Bo się we mnie tak nie wrzuciła. A ja ci zawsze mówiłam, że... A mi na adminie nie zależy, może mi zabrać. To dla mnie nie jest, kurwa, cel życia. Ja mam swoje życie i tak dalej. Ja ci pomagałem z własnej woli, bo cię lubiłem. Słuchaj, i ci dobrze doradzałem. A ja ci doradzam, że Marek, kurwa, to jest dupek. Mówiłam ci uczciwie, że spotkam się z tobą i pójdę z tobą do łóżka, jak Marek mnie oleje, ale dopóki mnie nie olał, to nie mogę tego zrobić. Ja cię mogę olać. Ja bardzo lubię pissing, ja cię mogę olać. Dobra, Ela, dawaj, mamy koncert. Elka, dawaj, mamy koncert. Ela, widzowie czekają, oszukałaś widzów. Ja uważam, że jestem lepszy od Marka. Słuchajcie, ja na razie się wyłączam, dogadajcie sobie z Janusem. Ja uważam, że jestem lepszy od Marka. Tak. I uważam, żebym lepiej. Ja uważam, żebym Eli lepiej zrobił niż Marek. Bę. Wyjamy.
Ja uważam, że Marek nie potrafi dogodzić. Dobra, kobiet. Wyrzućcie tego grubasa Niemca, kurwa, i z serwera. Ja uważam, że Semonek jest to lepiej. Dobra, Elka, patrz, słuchaj. Potrzebujesz... Ela, słuchaj, to ja psychotrop mówię, patrz. Potrzebujesz studia, załatwię. Potrzebujesz, kurwa, posłanki, załatwię. Potrzebujesz bolca, załatwię. Pierdolącego Janka, kurwa, desperata, dawaj, bo mieliśmy śpiewać u mnie na streamie. Dawaj do mnie na streamie, robimy content. Chodź, Ela, chodź. Dobra, idę. Chodź. Dzwonię do ciebie, Ela, na komórę dzwonię do ciebie. Dobra, dobra. W końcu się przywieźć. Kurwa, się z nami ozwało jednego screena, bo Marek mnie wkurwił tym, że mnie kłamał. Ale bo to było dwa razy. Ale to był dwa razy, że kłamał. Ale u mnie na serwerze nie jest poruszany temat Janisa. Dwa razy Marek kłamał na mój temat. Dobra. I mnie zdenerwowało. Ale nigdy o tobie nie rozmawiamy na moim serwerze. Bo on... Boże, Marek, ale ty mi wytłumacz, czemu kłamałeś na mój temat, Eli? Ale pogódźcie się, proszę. Nic niewłaściwego nie napisałem na Messengerze. Ela, obiecałaś mi coś. Mamy śpiewać, kurwa. Mamy robić piosenkę, nagrać studio. Chodź. Pierdol tych lamusów. A Elcia, pierdol tych lamusów. Chodź, idziemy śpiewać koncert. Chodź. Się wokół elektronów. Ja uważam, że niesłusznie jestem tutaj teraz. Dobra. Sam wyrzuciłeś screena. Jany. O co ci chodzi? Ja uważam, ja chciałem się z Markiem pogodzić i tak dalej. Ja chciałem z Markiem dobrze żyć. Ja mu dobrze nawet pisałem, Marek. Pisałem do ciebie wiele razy. Kurwa. Ja dzwonię do Elki. Elka, odbieraj. Ela, odbieraj, kurwa. Mamy koncert dzisiaj. Pierdol. Ty chcesz od Eli w ogóle, kurwa, teraz. To. Zamknij pizdę tam, Raflamusie. No, możesz się zabrać admina, to nie jest mój styl życia. Ja mam normalne życie swoje. Ja ci pomagałem, Ela, znam ciebie. Nie siedział, kurwa. A nie za jakiegoś admina pierdolonego, ja to mam w dupie. Dobra, już, kurwa, Niemcowi psycha siadła, zapraszam do wyjścia. Ta, Niemcowi psycha siadła. Nasz zły dzień wczoraj. Dobrze zawsze w zgodzie żyli, ci pisałem, a ty zawsze wolałeś jakieś, kurwa, kiwki z internetu, kurwa. Nic się nie robiłem, ja w internecie przez ostatnie lata. Nie, serki, kurwa, maranty i inne pizdy. Nic, a nie? Co by obchodzą te osoby? No, co cię obchodzą? Tak samo ja ci pomagałem, a wolałeś jakąś wenmerkę? Jako zbórowy, kurwa, problem do mnie. Słyszysz? No. To zacznij z ludźmi. Co to by odjebało? Właśnie, jutro o tym mowa. Widzisz coś, czego coś nie jest? Jestem na domu. Weź się, proszę was, nie kłóćcie się. No Janys jest o mnie zazdrosny. No dajcie mu spokój. No, on ma zwidy ma o mamy, kurwa, zwyczajne. No, zwidy o mamy mam. A co ty teraz? Wymyśliłeś ja ci... sobie nagle jakiś... Psychotrop, pokaż książki, które masz w szafie. Pomagałem. Dogada. A wybrałeś, kurwę, tą, jak to, wenmerkę, kurwę, pierdolą. No raz czekaj, kiedy... Pozdrowienia dla wszystkich na Psyotropa na live. Ci pomagałem, Marek, i cię wspierałem, i kurwa, dobre rady ci dawałem, a ty i tak, kurwa, robiłeś na przekór. Nie potrzebuję tego, i po co to tak zawsze było. Teraz? Po co to wywlekasz dzisiejszego wieczoru? Nie jestem. Bo wywlekam, kiedy znowu założysz dżinsową sukienkę dla nas? Elka, idziemy, kurwa, nie idziemy. Nie do Janisa, tylko do tej kurwy, która się teraz przed chwilą odezwała. Ja? No to kiedy ta dżinsowa sukienka będzie? Sesja jakaś? Mareczek. No. Jebać was. Bo dobra, Marek, ja się z tobą nie będę kłócił. Jest hejterski. Bo ja nie chcę, żeby Ela się... Zostawcie Marka w spokoju, a tego folk z Dojcia proszę wyrzucić. Ela, bo królewicz się obrazi. To miski strama, zamknij pizdę. Elka, idziemy ten koncert śpiewać, czy nie? Dobra, no idziemy. No to odbieraj telefon, idziemy. Nie można nic powiedzieć. Wtedy znowu będzie paluszyk w dupci. Zbiorowisko, kurwa. Marek, będzie szantaż emocjonalny. Reasumując, trzech facetów się dzisiaj o mnie bije. Ja bym z Marek i psychotrop. Nie wiem. No, tak, no. Którego mam wybrać? Kurwa. Przepraszam, Ela, to inaczej. Jeden facet się od ciebie bije, czyli psychotrop i dwóch pedałów, czyli jakieś tam, kurwa, leszcze. Dawaj, mieliśmy śpiewać, mieliśmy koncert robić, chodź, Elka. Słuchaj, bo twoi widzowie czekają. Dobra, idę, no, dobra, idę do ciebie. No to odbieraj telefon, no. Ja idę spać, bo jutro idę do pracy.
Okay, gdzie ty do kogo idziesz teraz porozmawiać? Jesteś kurwa? Co, na nie mogę sobie porozmawiać? Co, ty jesteś zjebany? Jak jesteś kurwa? Do mnie se kurwa nie porozmawiać, ze mnie pizdę kurwa. A czym ty kurwa jesteś? Pojawiłeś się stary, z twoim starym, z twoim starym, kurwa. Dla mnie się jebany. O, tu się odpierdala. Nagle się pojawiasz w życiu Eli i ja mam nie reagować na to, że nie wiem, kim ty jesteś. Ej, zbanuj się tego gościa, co Marka wyzywa. Ty nie musisz wiedzieć, kim ja jestem, kurwa, chłopie. Chuj ci na imię, chuj ci do buzi, chuj ci po wątrobę, chłopie. Lamusie, jebane. Ja cię mogę w pizdę zajebać, jak chcesz. Ja cię mogę w pizdę w tej chwili zajebać, jak chcesz. Chuj ci, kurwa, lamusie. Sklej tą pizdę, kurwa. Mocny w lecie. Dobra. Ej, widzowie, ja jestem tylko mocny w necie, okej, okay, dobra? Niech tak będzie, jestem mocny w necie, dobra. To tam wygooglujesz sobie o mnie, to zobaczysz, ty cfelu. Chodź, Elka, śpiewamy. O mnie ja na stoję, co był kolor. Marek, piwko sobie otwórz. Ale się stresujesz. Nie, chwileczkę. Ale nie, chwileczkę. Słuchajcie, nie pójdę do psychotropa śpiewać. On Marka wyzywa. No to już jest koniec naszej współpracy. Bez przesady. No, ja do kogo ty, Ela, miałaś przyjść porozmawiać na prywatne? Nie, miałam wejść na jego kanał, bo on robi live'a i miałam zaśpiewać Sing Sing Marli Rodowicz, ale on tutaj wszedł. On zrobić z ciebie jedynie jakieś pośmiewisko, mi się wydaje. W tym Marek, sposób. Albo współpracujesz z nami, albo współpracujesz z kurwami, z jakimiś maratami, kurwa. No nie, no ja mu tylko mówię. Ale nie możesz mu odpuścić już dzisiaj? No nie, no mogę w sumie. Nie, ja już nie pójdę. Nie, ja z nim pogadam sobie prywatnie. Dobra, Ela, posłuchajcie. Ela, za dużo nie łaź po kanałach hejterskich, patostreamerskich. Dobra, właśnie chciałam powiedzieć, bo ten psychotrop mi zaproponował, że miałam zaśpiewać piosenkę u niego na streamie, nie? Masz ale i tak wystarczającą dużą sławę i nie potrzebujesz uczestniczyć na innych kanałach. Tutaj na tego Discorda i zaczął się awanturować? Nie, bez zasady, nie? Ale czemu ty Markowi pozwalasz mówić, co musisz ty robić? Ale kto mówi? Ja? Nie ma widać, bo ten Discord jest zepsuty. Marek cię namawia, żebyś ty sobie więcej fejmu nie robiła. Ale to nie chodzi o fejm, to jest raczej w drugą stronę. Że... Ale dawaj, śpiewaj na tym streamie. Ale nikt nikogo na nic nie namawia. No. Nie, już do tego psychotropa nie pójdę. On tutaj wszedł i wyzywał Marka, to ja tam do niego nie... On jest psychiczny. Ja się... No, ale umówiła się... bardziej się otworzyć, no to na pewno na duży regulator bym się odezwał, ale niestety jest tutaj moja rodzina, która też nie chciała słuchać wyzwisk w moim pokoju. I co? I nie mogę się tak odezwać. A twoja rodzina przyłapała cię kiedyś, jak chodziłeś w... Ale w Błaszczyku. Pojebało się. Palcem w dupie go przyłapali. Marek, jutro idziemy na Max 2 i jutro na Max 2 sobie wszystko gadamy razem we dwoje. Marek. W dupie będę to miał. Mogę przyjść jedynie o 20 z wami sobie porozmawiać z Rafatusem. No z Rafatusem. No okay. Ale ze mną też byś musiał chyba pogadać sobie, czy nie. Nie potrzebuję tego. Z mojej strony tam. Nie masz żadnych problemów w internecie. Nie mówię o tobie źle. Chyba, że dajesz się na coś nabrać. W ogóle nie jest poruszony temat twój na moim serwerze. Jakby nie istniał. Ale ja na twój serwer nie wchodzę, Marku. No wiem, jest. Że nie wychodzisz, bo już będzie zredukowana liczba osób do naprawdę to chyba do ale setki, ja chciałem do 50. z tobą pogadać sam na sam. Nie potrzebuję rozmawiać z tobą sam. No to dobrze, no to nie no. A co ty, za takie odpały, które mi piszesz na Messengerze, no to wolałbym tego unikać. Jakie odpały? Ja ci dobrze piszę. To zrób screeny i wstaw, co ci piszę, kurwa. Dobrze ci piszę. Nie, to Ela robi screeny tego, co ja piszę. Ty do mnie, albo ja do ciebie, to i co. Ja ci cały czas dobrze radzę, kurwa, a ty robisz odwrotnie. Tak, Elu, prosiłbym, żebyś więcej nie robiła screenów i nie wrzucała je na administratorski swój, na Messengerze, bo różni tam są ludzie i... No nie, no ja przepraszam za to, ja nie spodziewałem się, że to tak wyjdzie. Ja to po prostu z automatu zrobiłem, bo wkurwiłem się po prostu na Marka, że takie rzeczy napisał. Ja ci nic nie robię. Co ci napisałem takiego złego? W końcu pomyśl, co ja ci kurwa w ogóle robię.
Ja z automatu screenujesz, co ja piszę na grupie administratorskiej i wysyłasz dalej. Nie, z automatu, bo się wkurzyłem na Marka. Ale ja ci nic nie robię, ci tłumaczę teraz w tym momencie. Że Elę okłamałem, tam wychodziło z tego. I że cię namawiałem, że cię namawiałem. Nie, zamknij mordę, sami ze sobą się bawcie, mam was gdzieś i nie robię żadnych... Dobra, Marek, nie kłóć się już, chuj z tym, nie pewnie. No w końcu Janusowi być twoim właścicielem. Dobra, ja chciałam powiedzieć taką... Janus dostaje bana na Discordzie, odbieram mu administratora i... Grupa administratorska. Kończymy tą tego. I kończymy tą głosówkę. Dobranoc. Dobranoc. Pozdrawiamy. Ja pierdolę, Janes. No co? Wszyscy się drą dzisiaj na ciebie. No ale... Ktoś wyjaśni, co tu się w ogóle stało. Bo ja potrzebuję 2 minuty, żeby cię zbanować i wydupczasz z mojego serwera za kopiowanie mojej prywatnej korespondencji na grupie administracyjnej. Ela, a ile razy ty robisz? A ile razy ty robiłaś ile razy ty robiłaś? Ile razy ty robiłaś? Ile razy ty ile razy tak było? Ile razy? A ja zrobiłem to, bo się wkurzyłem na Marka. Przypomnij sobie, Siwe, czy ja chociaż jeden raz wiadomość z grupy administratorskiej skopiowałam i komuś wysłałam? Przypomnij sobie chociaż, czy ja kiedyś tak zrobiłam? Nigdy. No nie, ja wysłałem tylko Markowi, bo byłem na niego wkurwiony, no. Tylko siedzisz... No ale zrozumie, no Ela, no. Kapuś. No ale zrozumie, no. Co ty jesteś, no. Jesteś Kuklińskim, kurwa, że kopiujesz wszystko i rozsyłasz? A weź ale Ela, tyle czasu ci pomagałem, nie wyzywaj mnie o najgorszych przynajmniej. Rozpierdol do ściany, to przestaniesz kopiować wszystko, co ludzie piszą. Kapujesz. Tak, bo Marek jest najważniejszy, nie? Nie masz prawa, nie miałeś prawa kopiować tego, co napisałem na grupie administratorskiej. A, bo Marek jest najważniejszy, ja ci mówię dobrze. Nie masz prawa kopiować, co piszę prywatnie tobie! Kopnij tego gościa w dupę, ci mówię, bo on ci szkodzi. Nie masz prawa kopiować prywatnej korespondencji! No i nie kopiowałem. Skopiowałem! Nie żyryja! Dobrze, Ela, to nie było tego. Nie. Ale Ela, admin na twoim Discordzie to nie jest mój cel życia. I ja ci pomagałem z własnej woli. Kopiujesz co? Rozmawialiśmy po 3 godziny dziennie o Marku. I on ci szkodzi. Ja ci mówiłem, kopnij go w dupę. A sam się kopnij w dupę. No to kurwa, on jest ważniejszy, no on jest najważniejszy dla ciebie. Tak, no. Jest dla mnie najważniejszy, dobrze o tym wiesz. Dobrze o tym wiem. I no najwyżej. No trudno, no. Ja do ciebie nic nie mam i rozchodzimy się, mam nadzieję, w takich w miarę dobrych tych. Elka chyba seksu nie będzie. Nie walnij tym, dziękuję. Rzuciłam z kąpieli. Dobry wieczór. Jeszcze kiedyś źle wspomnisz moje słowa, zobacz. Myszko, nie mam pojęcia. Cześć, a do czego ci? Właśnie wskoczyłem, ale z tego co widzę, to jakieś chyba kłótnie są, co? Napięta atmosfera. Nie no, ja się tego spodziewałem, bo ja pisałem te rzeczy i tak dalej. I Marek mnie tak strasznie wkurwił. Znaczy wiesz... Że kłamał na mój temat. Także ja nawet tego admina mi nie zależy. Jak ja mam współpracę z człowiekiem, który kłamie na mój temat, jesteś to tam ja... jak frustracja i ta Libianów, bo tak. Awantura na ten temat, żeby się odpierdolić od Marka i ty się dzisiaj do niego przypierdalasz. Odjebało ci? Ja się do niego nie przypierdalam, Ela. On kłamie cały czas na mój temat, na swoim serwerze, wypisuje bzdury, kabluje na mój temat.
Ja z tym człowiekiem nie chcę mieć nic wspólnego. Na świecie jest 7,5 miliarda ludzi. Razy pomagał. On woli miliona. Ela. A ty akurat musisz o Marku. Jakiego miliona? Tak, akurat ja o Marku. On woli Wenderkę zamiast ciebie. Ciekawe, bardzo woli, woli inne dzieci. Jego się czepiasz. Robi cię w chuja, a ja cały czas byłem wobec ciebie lojalny. A Marek cały czas kurwa cię kłamie, robi w chuja i mnie tak samo. Jest jebany manipulator. Elka, nie poruszasz sobie już. Możesz mnie, Ela, zbanować i ja ci to mówię dobrze. Możesz mnie zbanować, ja ci tylko mówię. Marek tobą manipuluje, to jest kawał kurwy i kutasa. Dobra, wychodzę. Z nim jeszcze rok, kurwa, znajdź sobie lepszego faceta, bo... Ela, to wszystko przez Marka, to cały Marek. To jest przez Marka wszystko, Ela. Ty zawsze usprawiedliwiasz to, ty mówisz, że jestem jak frustracja. Ty zawsze Marku usprawiedliwiasz. A ty jak wyłącznie Marek. Ale to Marek nie, bo to on tak kłamie. Musisz przejrzeć na oczy, Ela. To musisz uważać na siebie. Do niego. Nie macie innych tematów? Jak? Bo to jest główny Ela, temat. Martwimy się o ciebie. Martwimy się. Dobra, już nie pierdolcie, że się o Elę martwicie. No. Ja się przepraszam bardzo. Ela. My się martwimy o Elę od 3 lat. 2000 zł i dostać się do tej grupy? Jestem tylko poważne oferty. Od 3 lat. Ja się naprawdę martwię. Jakby Marek Ela zabił, to dalej by go Marek zostawiała na filmie. Marek i manipulanta, no. I zboczenie. I kłamie. Powiedział Janys. Na każdym kroku. Tak. I ja wkłada się Ela, mówię już dawno. Sprawdzę sobie jutro połączenia pociągu do Frankfurtu. Kurwa, kupię sobie bilet, pojadę do Janysa, żeby... Wypierdalaj z tego kraju, Ela, nie mogę. No i ja ci, Ela, załatwię mieszkanku i możesz się przespać. Przyjadę. Pingiem jest, kurwa. Przejadę te 1300 kilometrów po to tylko, żeby ci przypierdolić. Następnie, nie. Żeby z powrotem do pociągu i wrócić do Krakowa, rozumiesz? Za Marka. Janys odda. Może po prostu, jak dostaniesz parę razy po ryju, to ci po prostu wróci jakieś rozsądne myślenie. Nie no, Ela, ja ci tu mieszkam, przyszykuję ci nawet łóżeczko, możesz się przespać. Nie potrzebuję. Czy no, wynajmij sobie, zapłacę sobie za noc, wiesz? Nie musisz, ja ci ogarnę. Nakręcę film, pójdę sobie do hostelu, parę dni sobie spędzę, spotkam się z widzami, wrócę do Krakowa. Halo, słuchać mnie? Nie no, Ela, nie bądź naiwna, nie daj się. Flipping Helena. Ej, słuchać mnie czy nie? Pojadę do ciebie, skuję ci pysk za to, że... Ale ja nie chciałem. Ela. Ela. Ej, mogę coś powiedzieć? Ej, mogę coś powiedzieć? Tylko szybciutko. Na dworcu będziesz spać. Na dworcu nie mogę. Cicho, dewoty. Co? Ale nie, coś wam powiem. Dobra, nie mów. Ale ten dobrze, Elu, to mogę coś powiedzieć szybciutko, tylko szybciutko. Nie możesz. Zamknij się teraz. Nie możesz, bo ja teraz mówię. Mogę zamknąć. Dobrze, Ela mówi teraz. Dobrze. Chciałam powiedzieć, że ten psychotrop jest jakiś pojebany. Wszedł tutaj na Discorda, zaczął wyzywać Marka i on kurwa myśli, że ja pójdę do niego na live'a śpiewać. A niech po prostu wypierdala, bo powiedzcie mu to. Ja myślę, Ela, że Marek tobą manipuluje. Czekaj. Elu, nie widzą, że to Marek. Elu, a tak szczerze, powiedz. To powiedzcie mu, kogo zwyzywał, bo akurat wyzywał nieodpowiednią osobę. Ela, ja miałem dosyć gadać z tobą 3 godziny o Marku, co on odpierdala i co on ci robi krzywdę. I dlatego ja mam tego człowieka dosyć i po tym zobaczyłem, jak on manipuluje. To ja mam to w dupie, czy ja to przesklejam screeny, żeby ujawnić jego kłamstwa. Ja wiem, że ty chcesz się z nim spotykać jeszcze rok, ale ja uważam, że ty powinnaś się znaleźć innego faceta. Ja wiem, że tak mnie to potem poszukasz i powiesz, że jestem hejterem i tak dalej, ale Ela, ja cię znam już długo. Ja bym wolał, żebyś miała innego faceta i żebyś była szczęśliwa. A nie, kurwa, się martwiła cały czas o tego debila, czy on coś odpierdoli, czy nie. Wiesz, o co mi chodzi? On kłamie. Kłamie na mój temat, kłamie na twój temat. Zastanów się. Ela, miałaś jego telefon, czytałaś rozmowy, co on gada z hejterkami. Dostałeś bana na naszym Discordzie z tego powodu, że nazwałeś przed chwilą Marka debilem.
a po prostu... I kurwa bana na rok mu daj, kurwa, niech mnie. Obrażać, prawda? Nie wolno ludzi obrażać tutaj. Co ty sobie myślisz, że sobie po prostu wejdziesz i będziesz kogoś wyzywać od debili? Czy ciebie ale ktoś... Ale on też mnie wyzywał od debila. I Marek ma prawo wyzywać się. A Marek mnie wyzywał od debila, ja jego nie mogę, czy co? Konflikt świętych krów na sobie. Marek mnie wyzwał pierwszy od debila, a ja mu powiedziałem, że jest debilem. To już nie można, tak? A ty jesteś moim ty byłeś moim administratorem. Marek powiedział, że z tym debilem. Marek powiedział, że z tym debilem ze mną nie będzie rozmawiał. No to ja mu też powiedziałem, że jest debilem. Tylko on siebie banuje, a jego nie wie. Co mówisz, ale Marek ma prawo tak powiedzieć. Ale co ci da, że mnie zbanujesz? No kurwa. Ja nie wejdę na ten serwer, jak nie chcę. Ja nie będziesz mógł więcej wyzywać. A co ty mi wieczór, Elu? Może Elu? Dokładnie rozmawiam. I dopiero jutro daj odpowiedź. Ela, ja ci nigdy nie wyzywałem, ani ci nie będę wyzywał, bo nie mam po co. Naraz. O, zobacz. Zobacz, zobacz. Ja zawsze chciałem dla ciebie dobrze. Zawsze. Nazywaj to. Gadaliśmy po 3 godziny dziennie. I zawsze ci sugerowałem, żeby z tym Markiem kurwa spokój był. Bo to jest manipulant i on ci źle robi. Nie obrażaj Marka. Przepraszam, że to powiem. W sukience robi sobie zdjęcia, wkłada palca w dupę, ośmiesza siebie, ośmiesza również ciebie, Ela. I ty zadajesz się z takim człowiekiem, robisz sobie podgórkę, Ela. To jest wieśniak. Ty jesteś kobietą wykształconą, z rodziny wykształconej, a obdajesz się z gościem, który nie ma żadnych perspektyw. Jego żadna baba nie weźmie. Która baba do niego pójdzie na tą wioskę, do jego rodziny i będzie patrzyła, jak Marek chleje piwsko. Ela, ty zasługujesz na lepszego faceta i ja ci nawet pomogę go znaleźć, kurwa. Pójdziemy razem na imprezę, ja przyjadę do Polski, pójdziemy na imprezę, wyrwiemy coś, kurwa. Ja sobie coś wyrwę, ty sobie coś wyrwiesz. Pierdol tego Marka, no do chuja. Oczywiście wyrwiecie dwóch chłopów. Mi się wydaje, że Ela się Janysowi podoba. Janys, jak jesteś zazdrosny o Elę, to powiedz to jej, kurwa, a nie Markowi podgórkę robisz. Bo jesteś Eli administratorem i powinieneś respektować, jak ona mówi, żeby Marka nie wyzywać tutaj, no to nie powinieneś jego wyzywać. A jak ona ci się podoba, stary, no to kurwa, jedź do Krakowa i się z nią ustaw. No co z tobą? Słuchajcie, zbanowałam Janysa. Automatycznie już nie jest administratorem. Tutaj usuwam go z grupy administratorskiej. A z tym psychotropem też nie będę się już łączyć. Nie zamierzam mu nic śpiewać ani z nim współpracować. Elu, ale sprawdź wiadomość, bo przysłał ci przeprosiny, że on nie wiedział, że to Marek. Zobacz sobie, co tam napisał. Dogadacie się. A skąd ty możesz wiedzieć? Ale on lepiej wie, co Jan zgada. Chyba słyszeli wszyscy, tak? Ale ona mówi teraz o tym psychotropie. Nie no, bez jaj, no kurde. Śpiewanie zawsze poprawia ci humor. Na live dużo śpiewasz. Ale nie wejdę na live'a faceta, który wyzywał tak strasznie Marka przed chwilą. To możesz tutaj zaśpiewać, chętnie posłuchamy. I czemu nie wiem, czemu słychać mnie, przecież mam na ten guzik. Mogę coś powiedzieć szybciutko? Elu, ja bym... Elu, nie, zastanów nie, się. Nie. Cicho, dewoto młoda. Co? Pierdalaj ode mnie, ty kurwa kalafiorze. Ale mogę coś powiedzieć, ale mogę coś powiedzieć, Elu, ale mogę coś powiedzieć, proszę, to szybko, mogę coś ale powiedzieć. Ale daj mi powiedzieć. Poproszę o muta osobom, które przeszkadzają. Dobrze, słychać mnie? Tak, słychać. Słychać mnie, dzień dobry? Elu. Ale daj coś powiedzieć. Elu, zobacz. Wystarczy się tak szybko
zastanowić. Ale dajcie ile razy. Ile razy na przykład Janys sprawił, że było ci smutno, ile razy Marek. To nie jest tak, że ja chcę kogoś oceniać czy coś, tylko możesz sama sprawdzić przecież. Sama to wiesz. I owszem, Janys czasami może coś powie, może wypije za dużo po prostu i coś palnie, czego nie chciałby. No ale sama widzisz przecież, jak traktuje ciebie on, a jak traktuje Marek. On chce dla ciebie dobrze, Elu. Nie możesz go tak kreślać. Słuchajcie. No więc tak, Marek poszedł spać. Psychotrop zwyzywał Marka, także u niego już nie zaśpiewam. Janys zwyzywał Marka. Tracił dostęp do grupy administratorskiej, administratora i dostał bana na serwerze. No i tyle, no co? No, troszkę. Przykra sytuacja. Ciężki wieczór. I jeszcze też chciałbym tak dodać, że no, na świecie jest prawie 8 miliardów ludzi, z czego połowa to mężczyźni. Elu, nie musi to być Marek. Dobra, ja uciekam, dobranoc. Ja po prostu tylko powiedziałam jedną rzecz, żeby się odwalić od Marka i sobie rozmawiacie o czym chcecie, a akurat nie mówię o nim, nie? To, że on nie staje nigdy w mojej obronie, to nie znaczy, że ja nie muszę stawać w jego obronie. Po prostu nie. Kurde. Dobrze, że tam po prostu szybko się zaczął mi proponować współpracę, że jest raperem, żebym przyjechała do Gdańska, że mi tam wszystko opłaci, żebym zrobiła z niego live'a pod tym, po czym wszedł tutaj na Discorda i pierwszą osobą, na którą się rzucił, to Marek. No to chyba oczywiste, że nie będę z nim współpracować, nie? Ale możesz tutaj dla nas zaśpiewać. Ja bym chętnie posłuchała tak na dobranoc. Nie, ja sobie nagram jakiś fajny kawałek w jakimś studiu albo coś i nagram. Dobra, chyba ten Janys wypił za dużo alkoholu dzisiaj, coś mi się tak wydaje. Ale nie wiem, jak jutro tą głosówkę z tym Rafatusem pociągnąć od 20. A jutro się słyszymy. O 20, tak? No, będzie trochę smutno bez Janysa, no, ale co zrobić? Może do tej pory się dogadacie jakoś, czy nie? A jak się dogadamy? No, nie wiem, to jest wasza sprawa. No. I cię przeprosi. Nie, no nie dogadamy się bez przesady. No. Akurat po prostu jest tyle ludzi na świecie, a akurat musiał się przyczepić do Marka dzisiaj. Dziwny zbieg okoliczności, nie? No Mark go obraża cały czas. Może on faktycznie o ciebie zazdrosny jest? Nie faktycznie, tylko nie ma żadnych wątpliwości, ale po prostu nie miał żadnych powodów. No,
mamy tam jakieś swoje prywatne sprawy i nie powinien się po prostu przejmować. No. Nie mogę wam tego wyjaśnić, bo są tam różne fakty, ale nie mogę tego, nie mogę powiedzieć, co się wydarzyło, bo powiedziałam, że nie będę nic mówić tam o moich relacjach z Markiem i tego się chcę trzymać, więc nie mogę wam wyjaśnić. Dobrze, to rozumiemy. Nie, no po prostu Janys zaczął dokuczać Markowi, bo po prostu go nie lubi, bo mu zawracałam w głowie i kurde, doszło do tego, że go zaczął atakować. No, no ale znikąd nagle zaczął sobie coś wymyślać w swojej głowie na swój temat. Na jak długo Janys dostał bana? Na jutro. Pewnie na tak długo, dopóki Elka nie będzie coś chciała od niego. Nie, no po prostu, kurczę, nie miał powodu tak się zachowywać. No. Skoro tak długo z nim rozmawiasz codziennie, po kilka godzin, no to mógłby się poczuć, że jakaś mała miłość się wywiązała właśnie z tego. Ale to nie jest powód, żeby robić awantury, nie? No. Janusz mówił, że to jest grucha nową kobietę. Żadnych podstaw ta awantura nie miała. Jeśli on ma tyle lat... Murem za Janysem! Nie, jeśli on ma tyle lat, na ile on z siebie opisuje, no to nie... To słaby człowiek jakiś jest. Psychicznie. Słuchajcie, to co? Idziemy spać? No, idziemy spać, Marek pójdzie spać, a ty będziesz dalej siedzieć. No, nie, ja się też wyłączam. Ja się nie spodziewałam tej sytuacji. Po prostu słuchajcie, wyłączam się i no mam żal do Janysa, jestem na niego zła. No, dostał bana, stracił administratora, wyrzuciłam go z grupy administratorskiej. Nie będzie go jutro na głosówce z Rafatusem. No mam nadzieję, że przemyślisz to wszystko, jak to się dzisiaj wydarzyło. No nie, jeszcze my jesteśmy, nie martw się, będzie wszystko dobrze. Odpoczywaj. I spać, będzie wszystko dobrze. A ten psychotrop, kurczę... Nie, no to jakiś hejter. Teraz sobie tutaj... Skąd tego Discorda w ogóle naszego wyczasnął? Była awantura, wszyscy mi się spóźnili. Jakiś oszołom dał mi rangę Święta Krowa na tym moim fikcyjnym. Nie, jak ktoś miał nick psycho. O, ja nie, dobra. To jest ten psychotrop. Ale jak on się taki wydawał spokojny, miły, a jak tutaj przyszedł, to zaczął tak się strasznie wydzierać, nie? Jezu. To o ciebie zabiegają różni mężczyźni, no tak, w internecie. Ja bym miała do niego jechać do Gdańska, przecież on by mnie tam pobił chyba w tym hotelu. Może by cię ubył. Elo, a jak to jest z Markiem? W końcu wrócicie do siebie i będziecie razem live'ować? Czy jest jakaś rozłąka? Nie, na ten temat się nie wypowiadamy w ogóle. Niestety nie będzie żadnych informacji na ten temat publicznych, bo jak były, to nasi obserwatorzy tego nie dostaną. Wasze live'y wspólne były fajne. Wszyscy nam dokuczali, także teraz już nic się nie dowiecie. Wspólne live'y to były okropne, bo Ela się denerwuje i nie można z nią siedzieć obok, bo się...
będzie obarczać mnie jakimiś pretensjami. Ale w Zakopanem było fajnie, jak puszczałam miłość w Zakopanem. Polewamy się szampanem i się polewałam szampanem, było fajnie. Ja już cię nieraz lizałem po tym szampanie. No to trzeba to powtórzyć w tym grudniu tego roku. W grudniu może, jo. Można by się tak oblać tym szampanem tak na maksa. Całego szampana wylać na siebie, nie tak troszkę. Nie, no tak sobie tylko fantazjuję. Słuchajcie, no to dobrze, to dobranoc. Ja się nie spodziewałam tego. No to dobranoc, ja idę się położyć i kolorowych snów. Do jutra się sprawa jakoś tam uspokoi. No to pa. Dobranoc, Julia. Nie daj się zmanipulować. No to na razie. No idź spać. Pa.